Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się w grze Elden Ring. No i cóż, powiem wam szczerze, po ostatnim odcinku od razu siadłem do testów, sprawdziłem co i jak i dzięki wielu benchmarkowym narzędziom, innym takim kwestiom, znalazłem winnego. Otóż nie mogę używać encodera graficznego, bo grafika jest używana w bardzo wysokim procencie na samą grę. Natomiast jeśli chodzi o procesora, okazuje się, że też nie domaga, kiedy zaczynam robić, jak to się nazywa, nagrywanie, kiedy mam ustawioną rozdzielczość 4K. Tak więc, no, robiłem testy, no, okazuje się, że będę musiał zmienić procesor po prostu, bo dopóki nie nagrywam w 4K, wszystko super, tylko włączę nagranie, już są problemy. I tak, żeby to wszystko było jeszcze ciekawsze, testowałem inne też rozdzielczości i do 1440p, w moim przypadku, po mojej stronie oczywiście podkreślam, to wszystko było nagrywane do 1080, było w miarę okej. I tak, stwierdziłem, że po co ten ryzykować, dobrze mi się nawet gra na tym 1080, nie jest idealne oczywiście, niektóre rzeczy są porozmazywane trochę, ale no, mam gwarancję, że to będzie stabilne, więc stwierdziłem, że po prostu zostawię jak jest, przynajmniej dopóki nie wymienię procesora. Na to się za szybko nie zanosi, bo jednak, no, mój 3900 Extreme, czyli XT, czy chyba Extreme to się nazywa, nie wiem, ale XT ogólnie, no, służy mi dosyć dobrze w większości przypadków, więc tak, to jest jedna rzecz. A druga też, no, niekoniecznie stać mi na wymianę. Jak już bym wymieniał, to przy okazji bym brał tylko, powiedzmy, nowego Ryzena, 9. Prawdopodobnie jako, żeby nie było po prostu potem żałowania, od razu bym celował w 5950, więc no, trochę to kosztuje. A moje finanse obecnie są odkładane w innych celach, nie mówiąc za dużo. Więc tak, no będę zmuszony grać na delikatnie rozmazanym ekranie, no przywykłem już do tego. I tak, co by tu jeszcze więcej dodać? Pomiędzy tym poprzednim odcinkiem jeszcze, no, nie zrobiłem niczego, poza tym, że właśnie tak trochę pobiegałem, ewentualnie pobiłem wrogów, potestowałem. Dużo tego bicia nie było swoją drogą, ale no. I no. W sumie dopiero teraz sobie przypomniałem, że mam 14 tysięcy za Margita. Więc przydałoby się chyba pojechać w bezpieczne miejsce, zlevelować się, wiecie, zanim coś więcej zrobimy. Więc tak też tutaj siadamy, zajmujemy się tym. I tak, zgodnie z tym, co mówiłem, do 15 w witalność, mam 14 w umysł, super. Resztę statystyk na razie zostawiamy. Co prawda myślę trochę o tym, żeby nie podbić mistycyzmu i mądrości. Głównie dlatego, że mistycyzm to dropienie, więc łatwiej będzie mi się dropiło rzadsze rzeczy. A mądrość, aka inteligencja, no, wydaje mi się, że będzie sens ją podnieść, wiecie, nawet dla samego faktu, że no, są te całe inkantacje, które wymagają i tak 13. Ale tak, o tym sobie myślałem, ale jeszcze póki co pas. Dobijemy wytrzymałości więcej, czemu by nie. No, i tak spreparowana postać wydaje mi się być już gotowa na przygody. I no, dziś, jak już też wspominałem, będziemy przemierzać różne właśnie zakamarki otwartego świata, szukać przedmiotów, zbierać znajdźki, przemierzać katakumby. Wiem, że powinniśmy pewnie do zamku, ale stwierdziłem, że no, nie, jakoś tak nie czuję tej motywacji. I tak, ostatnio zaczęliśmy tutaj właśnie już tak na dzień dobry przychodzić. Tym razem dokończymy tutaj robotę, czy tam w sumie tak na poważnie sprawdzimy, co tutaj się kryje. Tak. Wiem, że zaraz pewnie jakiś na głowę spadnie. Gwarantując prawie pewną śmierć. Tak, wyczułem po prostu. I w sumie pokazuje to już bezpośrednio, że lokacja nie będzie zbyt prosta. Jeśli będę ostrożny. Ale dobra robota, przynajmniej mam 15 witalność, więc już, no, nawet jeśli będą mnie szybko zabijać, nie tak szybko jak wcześniej. Zaczynam z 400 coś życia, a teraz obecnie mamy 522. Nie wiem, czy jest to wielka różnica, ale średnio chyba jeden punkt dawał 30, to powiedzmy, że 5 razy 30, no 150 życia mniej więcej dostaliśmy. Teoretycznie, chociaż tam wiem, że tam są różne kapy i na różnych etapach różnie można dawać, albo powiedzmy, każdy parzysty punkt daje więcej, każdy nieparzysty mniej, czy na odwrót, czy coś. Dobra, zaraz tutaj znowu zginę przez krwawienie. Naprawdę ostrożny.
I tak, a tutaj, żeby nie było, sam problem jest mój nieogar. Nie chodzi o to, że nie jestem silny, czy mam jakieś opóźnienia na kontrolerze, co to nie. Sprawdziłem też właśnie te opóźnienia, jak ja to nazywam, to jest naturalna rzecz, więc... Po prostu musimy się nauczyć z tym, że ja widzę tą płytę naciskową, nie chcę tego nakliknąć. Też tych wrogów. No chodźcie, chodźcie, taś. Okej. Będę tego pewnie żałował, ale spróbujemy wystrzelić tutaj Sacred Arkiem. Bo tak się chyba nazywa to. Nie Sacred Arkiem. To jest Sacred Blades po angielsku. No bo tak, ogólnie dyskutując ze znajomymi, muszę najczęściej się uczyć angielskich nazw. Mało który z nich gra w Eldena po polsku. Ja jestem ewenementem. Przy czym gram po polsku nie dlatego, że chcę, co głównie dlatego, że no, nagrywam. I to mówię wam całkowicie szczerze. Wiem, że może niektórych z was to zdziwić negatywnie czy coś. A, tam była informacja. Ale no. Osobiście po prostu przywykłem do tego, że większość gier nie ma polskiego tłumaczenia. Już tak nawet nie przeszkadzają angielskie wersje. No, a że nagrywam, to zdecydowałem się na polską. Niepodobna sprawa jest z Dark Soulsami, można powiedzieć nawet. Też bardzo często po angielsku... powiedzmy... cenuję, jeśli chodzi o nie. I krwawienie od razu mnie zabiło, oczywiście. Ojej. Czyli już wiem, co będzie problem tej lokacji. Dużo tych takich gnomów i krwawienie. Nawet nie kojarzę, żeby ono, wiecie, nakładało krwawienie wcześniej. Ale dobra. Może jestem za słaby trochę na to miejsce, czy coś. Mi przydałby się ten cały popiół usuwający umiejkę. Pozwoliłoby mi to bez chowania pochodni łatwo aktywować, wiecie, to super tryb. Będziemy musieli nauczyć się bez niego funkcjonować, jak na razie. Okej, okay. A póki co musimy być ostrożni. I tak, jeszcze co takiego dodałem. Zauważyłem, że na tych całych świętych popiołach... Ja zginę, tak, pewnie. Nie mogę stosować tych mazi wzmacniających, więc... Straciłem 1000 oczywiście. Ale nie, ta lokacja będzie naprawdę masakryczna. Może moja włócznia jest tutaj problemem. Ja nawet tak podejrzewam, więc szkoda. Szkoda. Nasze wspaniałe plus 2 będzie się teraz zmarnowało. Ale dobra. Jeśli ona może być problemem, bo wiecie, nie mówię, że jest, to od razu spróbuję też czegoś innego. Bo mam kilka broni, które mogą być... Mówię, nie będzie to zbyt przyjemne, bo tam mamy już plus 2, tutaj nie będziemy mieć. Ale no, mam taki na przykład właśnie też pikę wojenną. Co ciekawe, ta pika wojenna nawet nie jest piką. Jest to... Zobaczcie. Tak, taki bardziej Oscar bym to powiedział, czy coś. Zobaczymy, jak on będzie sobie radził z nimi. Teoretycznie bije mniejsze obrażenia, ale... Okej. Okay. Ale co z tego, że mniejsze, może właśnie jakaś taka prędkość jego uderzeń, czy coś skuteczniejsza przeciwko temu czemuś. Tak, jak widzicie... Lepszy. Daj mi tutaj znaczną przewagę, więc chyba trzeba będzie z nim teraz... Nie powiem, żeby mi to szczególnie się podobało, bo jednak no... Lepszą tą włócznię znajdziemy też, będę jej używał, nie czegoś innego. O. I tu jest taka, a nie inna sytuacja, więc... No naprawdę? Nie trafiłem żadnego? No i znowu śmierć, nie. Tę Oscardę może... nie. Może przydałoby się tutaj... Nie wiem. Nie wiem naprawdę co powiedzieć. Może dobra, nie będę kombinował, wrócimy do włóczni. Tak będzie najbezpieczniej w sumie. Jest na plus 2 już. Uczyłem się jak z niej korzystać przez jakiś czas. Oscard nie jest zły, ale no. Bezpiecznie będzie z tą włócznią.
Nie dużej różnicy to nie robi. Wow. Wow. To było szybkie. Chyba jednak będę musiał używać włóczni dwuręcznie. Wydaje się, że wtedy mam mniejszy trochę zasięg czy coś i będzie bezpieczniej, bo tutaj przez rodzaj ataków się teraz zabiłem. I w sumie no 49. A takie też wydaje mi się trochę szybsze dwuręcznie, co ma sens. Dobra, tam jest ten ostatni gościu, który zaraz tutaj spadnie. Nie wiem, czy mnie trafił, ale dobra. Okej, póki nie jestem mega ciemno, to tak chyba będzie niebezpieczniej. Sposób funkcjonować. Szarżą. Polegać na unikach, nawet nie zasłaniać się. I wykorzystywać w pełni to, co mamy, czyli... Ręczny moveset. To tyle? Żartujecie, prawda? Co, jak to, co wywokacja była krótka, ale wkurzająca. I co my tu mamy? Okej. Okay. I co, wydaje mi się, że... Ja tu chyba już byłem w takim wypadku. Tak, ja znam tylko gościa. Ja znam tylko bossa. To mówię całkowicie poważnie, przecież nawet chyba wspominałem o nim w tymś odcinku, że znalazłem go. Więc... Okej, okay. Nie ukrywam, czuję się teraz strasznie tak... Mogę to powiedzieć dziwnie w tej sytuacji. Bo jak wspominałem jakiś czas temu, no wydaje... Chyba go już znalazłem, ale... Ta lokacja mi nic nie mówiła tak na początku, jak ją widziałem. Co musiałem tu jakoś kiedyś... Teraz stać się w jakiś dziwny sposób, że nie kojarzyłem trasy bezpośrednio... tego miejsca. Chodź! Pokaż, na co ci stać. Okej, okay, dobra, przełamana postura i dzida przez klatę. Cięstwo. Sama lokacja była potężniejsza od bossa. Młody wojenny, miła nagroda. I tak, wiem, że pewnie Meduza mi to wygrała, ale... Jak już tłumaczyłem kiedyś, nie mam zamiaru się oszczędzać aż tak. Oszczędzać się na przyzwaniach takich typowych, okej. Okay. Na jakichś innych gimikach, okej, okay, ale nie będę się oszczędzał na popiołach nawet. Znaczy, jakie popiołach? Siły. Fajna rzecz. I... czyli jesteśmy jeden tylko. Wow. Bo i ta prędkość ataku. Wielki młot, nic zadać, nic ująć. Fajne. Ale dobra. Zakończyliśmy to w sumie nawet szybko. 13 minut tylko. No tak, skoro to mamy za sobą, to... O, co by tu jeszcze móc tak w sumie pomyśleć i zrobić? Ha. Wiecie, nie chciałbym też po prostu marnować całego odcinka na robienie jakichś takich głupot jak losowe chodzenie. Więc no... Chciałbym po prostu posprawdzać może właśnie groty. A, w sumie tu jest jakaś grota tam... taka... Nie do końca wiadomo, co tam w niej jest. Ale... Tak, wydaje mi się, że warto byłoby ją sprawdzić... bezpośrednio. Skoro mapę nawet ją pokazuje. Więc dobra. Chodź tu, kuń. Jedziemy. Oczywiście, tak, to będzie... Dobra, okej, okay, mniej więcej się zorientuję już, chyba. A nawet wydaje mi się, że obok niej chyba ginęłem. Czemu ginąłem? Nie wiem, jak prawidłowo to wypowiedzieć, ale tak, wydaje mi się, że chyba zginęłem, właśnie... coś mi tam ubiło kiedyś. Tak. O. Nie, dobra, to jest to miejsce, tutaj się męczyłem, to akurat pamiętam. Do tamtego... O. Możliwe, że byłem przy tym. Okej, okay. Jeśli to jest tutaj, to tak.
O cholera! Smok! Okej, okay, mamy nasz challenge na dzisiaj. Ubić smoka. Ale to później. Teraz zachowamy się jak największy tchórz i idziemy w bezpieczne miejsce. Ten... Grobna. Okej, O, tam widziałem coś, widziałem jakiś tunel wyżej. Zanim tutaj coś sprawdzimy. A nie, jest łaska, jak miło. Ale tak, zanim pójdziemy tutaj, to muszę zobaczyć, co tam u góry było, bo tam widziałem jakby jakiś taki sekrecik. Wiecie, taki mini tunelek. Ważnie się przyjrzeć, gdzie on był. O, tutaj, dobra. I... Oby to nie była pułapka. I dobra, to nie jest pułapka. Tylko złoty run 4. I teraz tak, są tu jakieś sekrety? Chyba nie, w sumie. Te całe ściany, co tu chyba nawet nie istnieją. I u. Teraz wrócić. Są półki, dobra. To nie jest aż tak źle. Wiecie, myślałem, że będę musiał spaść, a tam jest dziura na dole tylko. Okej, jej udało się. Czuł, gdybym miał windę tutaj ze sobą. Dobra. I tak, jeśli kogoś się zastanawia, od razu opowiem tutaj, czemu gram w offline'ie, to najprościej w świecie irytowały mnie wiadomości, które były wszędzie rozstawiane. I też dowiedziałem się, że w sumie, jeśli chodzi o samego online'a, to... Wszystkie materiały, co my tu mamy? Kamień Kowalski? O proszę, jaki fajny! Ale tak wracając, nie dostałbym i tak żadnej inwazji, bo inwazje są tylko dla tych, którzy korzystają z funkcji co-op. Czemu się tak zdecydowali zrobić, nie wiem. A więc stwierdziłem, że jak mogę sobie oszczędzić wiadomości, które by mi spoilowały coś ewentualnie i wiadomości, które by blokowały pochodnie, znaczy jakie pochodnie te, a brakuje mi słów. Powiedziałem pochodnie zamiast, dźwignie. Tak, chodziło mi o dźwignie. No, które blokują dźwignie, jakieś inne drabiny, nie drabiny. Zdarzało się tak, jak jeszcze, powiedzmy, korzystałem, że grałem sobie na online'ie. Powiem. Ale tak. I stwierdziłem, że to... Ja się mogę sobie bardziej imersyjnie w to grać, tak mieć mniej rozpraszaczy i innych takich głupot, no to czemu nie? Tak nic na tym nie stracę. Więc w trybie offline. A no. Przynajmniej, jak mówię, imersja podskoczy. I co tutaj mamy? Kolejny kamień Kowalski. Ktoś mi mówi, że moja... Dzida szykuje się na plus 3 w takim wypadku. Bo nawet już starczy mi na ulepszenie jej tak bardzo. A tutaj mamy jakiegoś gościa, od którego się moje dźgnięcia odbijały. Dziwne. Zarazem bardzo ciekawe, ale dobra. Ładne miejsce, muszę przyznać. Kolejny tego typu. To cios w plec. Może coś fajnego dropniesz? Nie, ale kamień Kowalski tu leżał, więc od razu wezmę. Ach, ciekawe miejsce, zdecydowanie będę musiał tutaj też przyjść na mojej następnej postaci. Czy osobie następnej, raczej prywatnej. A, tu jest kolejne wyjście? Tak szybko? Taka mini lokacyjka. A nie, głębiej! Okej, okay, tutaj też było takie jakby sekretne przejście. Więc zanim zjedziemy tutaj, to jedziemy tam do góry. I tak, nie będę do niego skakał tym razem w ten sposób, tylko tutaj windę najpierw zaślę na dół. Tak było. Strony, czy z tamtej? Chyba zepsułem? Tak, zepsułem. Strony. A da się tu konia wezwać? Nie, to jest strefa bez konia. Well, shit. Da się na szczęście tutaj to poprawić. Za to po prostu chwalę From Software. Tę stronę, chyba. A mam nadzieję, że tym razem zobaczę. O, tak, w tę stronę muszę się patrzeć. Halo From Software, halo Winda. Dobra, dobra,
Jest. Jedziemy i skok. Okej, nie złamałem sobie nóg, jest dobrze. Nie podoba mi się ta statua tutaj. Podoba mi się naprawdę bardzo ta statua tutaj. Ej, ale mimo tego, że jest ta statua, która mi się nie podoba, lokacja wydaje się być po prostu... O, z nich też badanka niekowalskie, super. Wydaje się być po prostu lokacją, taką elementem pobocznym tutaj właśnie, jeśli chodzi o to samo. Odłamek błyskamienia, raz, trzy. A, czy są odłamki błyskamienia swoją drogą? Może zobaczmy to od razu? Nie na krawceniu. Odłamki błyskamienia. Rozbij klient, wykorzystaj punkt skupienia, by wytworzyć magiczny bełt. Okej. Może być. Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba. I tak, widzicie, od ich skóry odbijają się nasze pociski, nasze te dźgnięcia, więc musimy być naprawdę ostrożni pod tym względem. Ilość kamieni kowalskich, które za to tutaj dostaniemy, powinna nam spokojnie zrekompensować ewentualne zagrożenia i to zjeżdża niżej. Wiem, że to jest taka rozbudowana lokacja. Ma co chwilę jakieś sekrety? Tak. Tak, ma sekrety co chwilę. Ja tam wydaje mi się, że znowu widziałem sekretne przejście. Jeszcze się upewnię. Z tej strony to było. Nie, dobra, to chyba była jednak tylko zwykła skałka. Okej. Dobra, dobra. No to idziemy dalej, zwiedzać tunele. Bawimy się w górnika i w ogóle, jej. Ale powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba. Bardzo po prostu mnie się to podoba się. Nie będę udawał, nie będę was kłamywał. Super, lubię takie motywy właśnie kopalni, dobrze wykonane. Nie wiem, czy to mnie Gothic tym zaraził. I te etapy, które są tam, jeśli chodzi o tą pierwszą kopalnię. Ale ciężko mi określić tak szczegółowo. Nie, troll kamienny kopacz, nie. Nie! Ale, wiecie co, ma to też swoją dobrą stronę. Wiem, jak się nazywają te stwory. To są trolle. Okej, okay, i jak w swoją drogą będziemy bić obrażenia? Okej, okay, ma wielkie obszarówki. Okej, okay, obrażenia bijemy mu przyzwoite. Okej, okay, i jeśli chodzi o... Na razie to wszystko to... Wydaje się być... Okej, okay, wiecie co? Mam dobre i złe wieści. To jest po prostu ostatni olbrzym na sterydach. Jest to jednocześnie dobra i zła wieść. Bo tak, zła, wykorzystali stary motyw. Dobra, dam radę go pokonać. Bo w większości przypadków mogę znać niektóre jego właśnie triki. Więc tak, jeśli mi butelek nie zabraknie, przez to, że jestem lamą i trochę chaotycznie tutaj walczę, to mamy to. Pokonamy trolla. I w takim wypadku to olbrzymi może nie są aż takie złe i... Medalion Ryku. Jest medalion Ryku. Nie to. Medalion Ryku. To nie tutaj? Okej. Okay. Popiołem to nie jest, z materiałem do wytwarzania chyba też nie. Kamieniem nie. Tutaj może coś... A właśnie, przy okazji, zapominam, żeby to zwoje też zanieść. A tutaj też nic nie widzę. O, chwila, tutaj coś... Nie, to tylko pieczęć bestii. O, czyli to też tutaj wzmacnia ryki i ataki zionięciem. Ciekawe. Dobra. Wróć na początek. Oj, nie. Co to nie, gro. Ja chcę zwiedzać, żaden na początek. Tutaj jeszcze jest tyle tajemnic i kamieni kowalskich, że tak. A żal, serce ściska, kiedy człowiek widzi, że miałby stąd wychodzić. Jej. Jej, tak, takie rzeczy uwielbiam po prostu. I też mogę osobiście przyznać, że gram często w jakieś takie przygody różne w D&D. Czyli tylko w D&D, ale ogólnie w systemach RP.
Często właśnie myślę sobie o takiej fajnej przygodzie podziemnej czy coś. To nie mówię od razu, żeby być jakimś ogrem, drołem czy koboldem, bo w przypadku D&D od razu mówię, bo to mam super dark vision i nie muszę się przejmować niczym i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie są powody. Patrzę na takie głupie pomysły, zgon. O, nie ma zgonu. Jej, super. Nie, i też nie mówię od razu o jakichś takich nie wiadomo o czym. Ale tak, bardzo po prostu chciałbym taką fajną podziemną przygodę w jakichś kopalniach. Czy... patrz, w kopalniach, w podmroku, tak zwanym Underdarku, po prostu wiecie, takie podziemne, fajne przygody. Nawet osobiście właśnie bym grał tak jak tutaj, z człowiekiem, musiał korzystać z pochodni. O, się nieznanego. Taka fajna przygoda, po prostu... nie wiem czemu tak sobie o czymś takim... po części marzę. Jednak niestety najbliższe czemuś tego typu, co dostałem, to... przygoda, która swoją drogą jest też dodawana do startera D&D i moim zdaniem jest dosyć ciężka i brutalna. A konkretniej Lost Mines of Fandalin, nieważne. Ale ogólnie to jest tak, zaginione kopalnie Fandalin, chyba tak się to na polski nazywa mniej więcej. A co my tu mamy przy okazji? Jest tutaj coś więcej? Chyba nie widzę. Ale tak, wracając, najbliższe to było takie przygody tego typu, co dostałem. A moim zdaniem po prostu super by się tak grało. I naprawdę, nawet mogę wam szczerze powiedzieć, nie brałbym żadnej subklasy polegającej na ciemności czy coś, nie! Ja właśnie chciałbym grać kimś takim jak tutaj, że tak nazwę, niekoniecznie musi to być takie paladynopodobne. Ale chodzę w jakiejś takiej zbroi średnio ciężkiej, może z włóczem, może z czymś innym, z pochodnią, odkrywając nieznane, wkręcając jakichś cennych materiałów do naprawienia jakiejś legendarnej broni, coś takiego. Wiecie, taka fantazyjka. Nie, nie jest wielkiego. Ale dobra. Chyba zaliczyliśmy już całą kopalnię, więc spotkamy się za chwilę, jak stąd wyjdę i znajdę jakieś inne ciekawe miejsce, do którego będziemy się teraz mieli udać. Wiecie co? W sumie wpadłem na pomysł, co można zrobić. A konkretniej, już ponad 4000 za poziom. Trochę to spowolni, ale okej. Okay. Jeszcze wytrzymałość, dorzucę jeden punkcik. No dobra, wydaje mi się, wiecie, że to będzie sensowne. Może uda mi się zejść w ten sposób do niskiego ciężaru już niedługo. Ale tak. Mam dwa elementy, które właśnie można zrobić. Pierwszy tutaj w sumie czeka na nas przy wyjściu. Konkretnie smok. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzę. Ewentualnie tylko najpierw sobie się właśnie wezmę i ulepszę, jeśli chodzi o włócznie do plus 3. No tak, stwierdziłem, że co mi szkodzi, skoro mamy miejsce, w którym tak łatwo kamienie wypadają? Drugą rzecz, którą też warto będzie zrobić, to będzie... A właśnie, chwila, to też mogę wzmocnić. O, to wiecie co, może... Może warto było pomyśleć, ale jeszcze nie wiem, jaką będę pieczęć używał, jakich inkantacji będę używał i tak dalej. Ale dobra, mamy już to plus 3. To nie będzie chwilowo potrzebne. Teraz, no... wracając, bo już się pogubiłem trochę. A, jeszcze w sumie może pójdźmy, zobaczmy, czy możemy coś u niego kupić. Ale tak, wracając, zajmiemy się smokiem, albo przynajmniej spróbujemy. O, chwila. A, chyba to nie mówił wcześniej. My people, wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people, the Tarnished, and mine. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving.
Okej, dobra, ale mniejsza. A co to chciałem w ogóle powiedzieć na początku, bo już trochę się pogubiłem. A, no tak, to właśnie smok. A później jeszcze jak będziemy mogli inne rzeczy potem tutaj zrobić, czy właśnie w sumie, może inaczej, skończymy ze smokiem, to warto byłoby... Nice to do business. Właśnie, warto by było powrócić do samouczkowego terenu. Bo wiecie, jest tam taka pewna grota z takim pewnym wrednym, mechanicznym koniem, który nas morduje. I tam też właśnie warto byłoby może połazić, poszukać, pozwiedzać. No a póki co właśnie, no, skupmy się na smoku i pomyślimy później co dalej. Ale tak, bardzo możliwe, że pójdziemy właśnie do tamtej groty. Ewentualnie posprawdzamy jakieś inne tereny, chociaż w sumie nie wiem, które. Co i gdzie i jak. Co no, szykuje się prawdopodobnie ciężka bitwa, której potencjalnie możemy nie wygrać. Jednak to jest smok, smoki zazwyczaj prostych oponentów nie należały. Trzeba przyznać, ładny. Dobra. O cholera. To będzie jeden z tych wrogów, gdzie jeśli damy się trafić, to po nas. Okej. O nie. Powiem wam szczerze, nie podoba mi się to. Myślę, to zrozumiałe, że w sumie smok i tak dalej to wszystko, ale... Nie. Nie wiem, czy mam przeciwko niemu jakieś szanse. Jesteśmy chyba trochę za słabi na to. Tak. Tak mi się wydaje. I będzie pluł pod siebie, jestem pewien. Nie, nadepnie na nas, okej. Nie wiem, może może taktyka, o której już coś stosował na starożytnego smoka w Dark Souls 2 zadziałała? Nie, za bardzo się rusza. Za bardzo się rusza, żeby to miało zadziałać. Okej. Potrzebujemy jakichś innych rzeczy tutaj. Czegoś o większej mocy obrażeniowej. Przede wszystkim. No, z drugiej strony lepszej przeżywalności. Mamy niby, wiecie, to coś, co daje odporność na ogień, ale... To za mało. Więc tak... Widząc to wszystko, stwierdzam, że jakkolwiek ciekawie byłoby pokonać smoka. Tak, może na razie nie powinniśmy się pchać w aż taki idiotyzm. To pozwiedzać tą plażę czy coś. W sumie tak, ale... Ale tak, skoro przy tym jesteśmy, to jednak lepiej byłoby naprawdę moim zdaniem zacząć właśnie od zwiedzenia terenu, który już od dawna na nas czeka w sumie. Podkreślam, na tej wersji zapisu jeszcze tu nie byłem, więc no. A, przez przypadek rzuciłem, trudno, będziemy mieli o jedną aktywację mniej. Ale nie wiem, czemu pochodnie miałem tutaj przygotowanej. Strasznie dziwna sprawa. Pamiętam, żebym ściągał. No, ale dobra. Idziemy tutaj ponownie, tym razem to winne niesprawiedliwości, które przed nami czekają. Świadomi tego, jakie to one są. Można powiedzieć też, że nie czuli na utratę run, która można z tej spotkać. Okej, wraca bestia. Biegnij. Okej, widać dokąd ona się rusza, więc tak, bierzemy szybko. Zatrute strzałki z kości. Nie zdążyłem. Chciałem, wiecie, dwa na raz, ale... Okej, wniosek następujący, nie ma co być chciwcem. Idźmy pojedynczo, będzie spokojniej. Już widzę, mniej więcej też ile ona bije, ponad 1500. Ciężko będzie to przeżyć, ale dobra. No, to jest oczywiste, co tu piszą, że nie można wytwarzać przedmiotów. Co do mapy, to sam się przekonałem. Aczkolwiek, no, miło wiedzieć, że w sumie, no, nie możemy otwierać mapy. Znaczy, tak, co do przedmiotu, to było oczywiste, ale co do mapy, no, przekonałem się, ale miło, że w sumie jest taki właśnie to taka podpowiedź.
Szkoda tylko, że one tak szybko mi znikają. Może przez kwestię szybkości dysku, że nie mam jak ich czytać jeszcze dobrze. Okej, nie, teraz odsunił się, bo to koło jeszcze można zabić, nawet jak się obraca. I teraz, kiedy zjeżdża, nawet nie ma co czekać. Nie będę biegł na podwójne, tylko chcę zyskać moje runy. I okej, teraz może być głupie tak biec tym razem. Ale tak, zaryzykuję. Zaryzykuję tutaj przybiec, żeby jego pobić. W sumie, wydaje mi się, że bijemy mu więcej niż ostatnio, co miałoby sens. A w sumie pewnie są zero. Ale dobra. A to zjeżdża. A jak już zjeżdża, to biegniemy tutaj na spokojnie, mając tu swojego ducha. Tego chciałbym zrzucić w sumie. Ale pewnie zginę, bo jego kolega tu przyszedł, oczywiście. Bo nie może być uczciwej walki jeden na jednego. No w sumie tutaj, nie ukrywam, jest moją winą, że tutaj zginąłem, bo akurat to miejsce znamy. Jeszcze. Tak, i dobra. Ja tym myślę, to muszę być ostrożniejszy i skupić się bardziej na tym, żeby przeżyć. Nie robić głupich błędów w sytuacjach, które w sumie, no... Prawda jest taka, że wiem, co zrobić, żeby dobrze zrobić. Więc tak, użyj mózgu, gwiezdny klucz, a nie tylko gadasz głupoty i giniesz jak idiota. Chociaż dobra, w tym odcinku to jest jedno z nielicznych śmierci. Wyjątkowo mało, po prostu wiecie, ginąłem tutaj tym razem. Więc trochę umierania, no nie zaszkodzi w takiej sytuacji. I tym razem dwa na raz zdążę. Mogłem po prostu. Bo on jeszcze jechał w dół, kiedy już byłem za pierwszym, więc no. Jest już na dole, to wolę nie ryzykować. Okej, wyminął mnie. To teraz idziemy w tą stronę. Tę stronę w sumie. I zaczniemy od pokonania wojaka, który potem by mógł nam robić problemy. Dostaniemy co prawda od kusznika przez to. Ale tak, atak z szarży i kilka sensownych dźgnięć powinno go wykończyć. Jeśli chodzi o to miejsce, to trzeba pamiętać, że tam też dalej będzie jechał dziad. Nazwy niedobry, więc jak tylko nas wyminie, to mam mało czasu, żeby zadziałać. Bo nie ma tu bezpiecznych terenów, wbrew temu, co może się wydawać początkowo. Więc biegnij i tak. Okej, dopiero tutaj w sumie przyjeżdża, to może bym zdążył jeszcze trochę dalej, ale nie trudno już. Idziemy dalej i dalej i dalej. Nawet nie będę liczył, że on się tu zatrzyma. No nie zdążyłem, wiedziałem, że on się nie zatrzyma, ale wiecie co, wiedziałem to. Nie, chwila. A, w tym miejscu w sumie dobra, w tym miejscu też ginąłem. Dobra, to jednak nic nowego jeszcze. Ale tak, tym razem jeszcze spróbuję w ogóle inaczej do tego podejść. Wiem, że to może być też niebezpiecznie głupie. Ale chcę sprawdzić, wiecie, jedną rzecz. Jeśli spadnę w konkretnym miejscu, czy uda mi się zaoszczędzić czas? Wiecie, tylko on odwróci się, żeby jechać do góry, to ja spadnę, tym samym robię sobie skrót i spróbuję biec od razu. Okej, teraz muszę się odsunąć, żeby mi to koło nie zabiło znowu. I dobra, od razu dwa. A spokojnie tym razem zdążę, więc tak. Wykończymy kusznika, żeby potem nie było komplikacji nieprzyjemnych. On jedzie na dół, ja szybko tutaj biegnę. Pa. I przychodzi kolejny. I dobra. Teraz czekamy. I właśnie tutaj chcę sprawdzić, czy upadek pozwoli mi przeżyć delikatnie. Ej. Nie zginę.
Dobra. Minimalnie zdążyłem. Łem. I prawie i tak zginęłem, wiecie, teraz przez tego dziada. O, i było niebezpiecznie, miałem eliksir, ten niezwykły, który można sobie dostosowywać. W teorii. Pan zamiast normalnego. Co jest? O cholera, jedzie. Okej, okay. Myślałem, że on gdzieś tam, wiecie, jakoś pojechał, a co dopiero tutaj było. No, dobra, przez własną głupotę prawie, znaczy nie prawie, tylko dosłownie zginąłem. I teraz tak, jako że mało się kończy czas, nie chcę znowu robić 50-tki, to cięcie i spotkamy się, jak tutaj zaraz będziemy trochę tam dalej. Witam bardzo ponownie, tak. Chaos totalny, jestem tylko świadom, ale... no, jesteśmy tutaj trochę dalej. I on tutaj właśnie nadal jeździ. Próbuje nas wymordować, a ja próbuję nie zginąć. Więc tak, będziemy tutaj dalej zwiedzać i mieć nadzieję, że on, że on nas nie zabije. I tak, zdecydowałem się iść najpierw w dół, potem do góry. O, jedzie dosyć daleko, więc może... O, nie, będzie śmierć. No. Chciałem, wiecie, biec tutaj, czy nie ma jakichś przejścia, no niestety nie. Ale okej. Okay. Wiem już przynajmniej jedną rzecz. Jeśli chodzi o zjazd w dół, spokojnie, jeśli on tam przejedzie, można biec. Więc tak, ponownie. Lokacja strasznie wkurzająca, ale... Widzimy się ponownie, bo po prostu chcę to już mieć za sobą, raz na zawsze. Witam z powrotem. Jesteśmy dosłownie prawie tam, gdzie ostatnio padłem. Czekamy teraz tylko, aż Rydwan przyjedzie. I tak... Idziemy za nim, mówiąc szczerze. Może to być głupie, ale zdecydowałem się, że tak będzie najlepiej. O nie. Wiecie co? Nie wiem, czy jest sens biec. Ja po prostu nie widzę, totalnie nie widzę żadnego miejsca do ukrycia się w tym miejscu. Tam dalej. Dobra. Szańcz to. Tym razem idę do góry. Wiecie co? Ja się poddaję, ja po prostu... będę biegł. Powiem wam szczerze, u góry się nie udało. Za każdym razem po prostu ginęłem. Więc zdecydowałem się, że teraz będę po prostu biegł przed siebie tutaj na dół i zobaczymy, czy się coś uda. Jest jakieś wejście? W ostatniej chwili odskoczyłem. O, dobra. I... Okej, do góry? A, tu nic więcej nie ma. Okej, powiem szczerze, próbowałem tam do góry iść i... Statua. Dobrze wiedzieć i... Złota mgła. Ale wracając, próbowałem tam do góry, to za każdym razem mnie złapało. Miałem jakiegoś takiego pecha. A teraz udało się tutaj na szybko. Dobra, i co to? Duch owrzodzonego drzewa? Co? Co to za brzydkie coś? A wiecie co? Ma drzewo w nazwie może w takim wypadku. Dobra. Zabiło jednym uderzeniem. Błagam, nie. Ja bądź posłem tego typu. Oczywiście, że posąg. Nie chcę jeszcze raz tu przyłazić, ale mamy bossa. Kolejnego jakiegoś takiego, którego chyba nie powinienem ruszać jeszcze. Ale dobra. To ponownie. Zobaczmy teraz może tylko... jak Holy Damage sobie poradzi. Okej, widać, że on się będzie bardzo wił. I pieruny, chyba? Nie, to nie był pierun. Okej, jestem na 2 uderzenia od tego czegoś. I mogę wezwać sobie wsparcie, dobra. Warto to wiedzieć. Więc... Meduza, szybko. Dobra, swoją drogą Meduza też fajnie rozjaśnia teren, więc łatwiej jest się połapać co gdzie jak, bez pochodni, z jej pomocą. Co ja zrobiłem? Wiecie, uderzyłem tu coś w głowę i jakby zareagowało na to.
O nie, 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 nie. Okej. W miarę dobrze radzi sobie z pokonywaniem mojej meduzy. I ma atak jakiś taki... O, pewnie to będzie śmierć, bo najczęściej ataki tego typu są śmiercią. Tak? Dobra, to będzie ciężka walka. Lecimy też przy okazji runy, ale tym się nie przejmujemy. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Ale wiecie co, ja czuję, że ja to mogę zrobić. I tak, jedyne co tylko zrobię, to na wszelki wielki, żeby mieć zawsze pochodnie, zmienię moją pieczęć z włócznią. Oczywiście. No tak na dzień dobry dostać z ogona. Mhm. Teraz tak, na chwilę dwuręka. Aktywujemy pocisk. Okej. I spróbujmy dźgać ile wlezie. Chociaż wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj może z tarczą powinienem do tego przyjść. Wydaje mi się, że ataki tego czegoś są fizyczne, no raczej, wiecie, takie w moim odczuciu takie uderzenia cielskie powinny być fizyczne, więc potencjalnie tak, może, naprawdę, gdybym wziął tarczę, to mielibyśmy tutaj trochę łatwiejszy czas. No ale cóż. Zdecydowałem się na pochodnie, jako że jest cholerę ciemno, a ja gram tutaj też, podkreślam, dla was, więc no, chcę, żebyście wy widzieli, co się dzieje, nie tylko ja, bo ja już jestem przyzwyczajony do takich ciemności, ale wy niekoniecznie. Okej, okay, unikłem tego czegoś jakimś cudem. Okej, okay. To będzie długa walka, coś tak czuję. Ja na przykład przyłączę się na... Okej. Okay. Dobra, nie mam co podnosić, ale i tak mogę sobie dla swojej satysfakcji co podnieść. Czekajcie, czy ja właśnie temu zrobiłem? Okej. Okej, fajnie, fajnie, fajnie. Gorzej, że straciłem meduzę. A to się wkurzyło. No, jeśli to było fizyczne, to teraz mogło przestać być fizyczne. A ja nie unikłem jeszcze tego, więc zginę. Oczywiście. Ciężka walka. Bardzo ciężka walka. Ech. Najgorsze jest to, wiecie, że będę musiał tu jeszcze w tym raz przychodzić. Oj. Ale trzeba, to trzeba. Ja się tak łatwo nie poddam. Zrobię jeszcze jedną próbę, jeśli... Nie wyjdzie, to niestety będę zmuszony na kiedy indziej zostawić tego bossa, podobnie jak smoka. No wiecie, po prostu nie ma co się wysilać na coś, co sensu nie ma. No i pewnie jest tak samo tutaj. Z tym, że właśnie już widać, jestem na dwa uderzenia, więc to może być naprawdę na późniejszy etap. Bestia. Ja bym powiedział, że zdecydowanie późniejszy. Ale no. To ja tam wiem. Ej, dobra. Trochę za dużo gadam, za mało się skupiam na tym, żeby walczyć, więc... Okej, w sumie nie jest tu jeszcze tak ciemno. No, dobra. Śmierć. Śmierć, śmierć, śmierć. Ponownie. No. I tak, co tak też mówiłem o tym, że nie chcę kolejnej 50. Oczywiście, że jest 50. No ale dobra. Skoro sytuacja jest jaka jest, jeszcze spróbujemy ostatnią rzecz. Po czym kończymy epizoda. W następnym jeszcze się pomyśli co i jak dalej. Uda. Nie wiecie, nie zdążę, ale... Chcę sprawdzić... Wiecie, czy... Mogę tam naprawdę do góry wejść, jak ja chciałem od początku. Jak się odradzam, to cała maszyna chyba musi...
mi od samego początku przyjechać, więc... A na wszelki wielki... Dobra, zdążyłem się schować. Idealnie. A to jedzie gdzieś dalej. Dobra, wraca. Idziemy tutaj. Jak przejedzie, to idziemy. I no. Okej, czyli tutaj będzie jechał teraz na krótszej trasie. Więc będę musiał do każdej dziury, że tak nazwę, znowu zaglądać. Razem idąc do góry. Ale dobra, zrobimy to, jeśli trzeba. Ja po prostu chcę wiedzieć, co to skrywa za mnie, co to miejsce skrywa. Pomijając oczywiście bossa, który zdecydowanie jest zbyt niebezpieczny dla mnie. Jak na ten moment. Błaga mnie. Proszę nie. Czyli jednak. Czyli jednak, no trudno. Się nie udało, no to. Na rozchmurzenie. Zobaczymy jeszcze, może te ruiny, czy tam da się wejść na plażę. Naprawdę była jakaś taka plaża. A, faktycznie jest coś. Dobra, tam jakoś. Nie będziemy tego robić, ale tak na rozchmurzenie spróbujemy. I mogę w sumie teraz moją pieczęć tą oddać z powrotem. Czy warto byłoby też pomyśleć, jak tam się dostać? Tutaj może na koniu spaść? Czy skoś inna teraz? Pewnie zginę, ale. Tak, nie mam nic do stracenia, więc torrent. Okej, spadek przeżywalny. Czasami ciężko mi to stwierdzić, wiecie, który przeżyje, a który nie. Więc no. Ale dobra. Jak mówię, no tak, na zrobienie czegoś pozytywnego, a nie tylko same takie smutki, no nieudolne rzeczy. Schodzimy, zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Wejście, czy już taki bezpośrednio skok? Nie, dobra, widzę co. To. Nie wiem tylko, czy tam doskoczę. Idealnie tak. Dobra, tutaj też można. Tamten skok pewnie by mnie zabił, ale... zdecydowanie. Jak od razu. Jesteśmy tutaj. Po co to nawet, nie wiem. A, widzę tu... O nie! Wiecie co, tu jest ten stwór z grawitacyjnym mieczem, jak ja to wcześniej nazywałem. Ten, który tam był przywoływany w jednym miejscu, pamiętacie chyba. A, na poprzedniej postaci. Okej. Tam czegoś pozytywnego, a nie kolejnej śmierci, więc... Nie, tamten wyglądał inaczej trochę. Ale dobra, mniejsza. Bije mi jakoś tak mniej. No! To już jest przesada! Gro. Ja, dobra, to nie jest ten sam stwór. Tamten wygląda trochę inaczej. Jak już to powtarzam. Ten jest taki jakby słabszy. I teraz mnie naćga na miecz. Oczywiście. Bo ja chcę się tutaj dobrze bawić. Zrobić coś dobrze, to nie. Gra musi mi to po prostu... uniemożliwiać, a... Bierz z ognia! Dobra. Ledwo przeżyłem, ale przeżyłem. I co my tu mamy? Popiół wojny Gravitas. Okej, a co to za popiół wojny, tak przy okazji? Wiecie, to, że popiół po prostu, to wiem, ale chcę zobaczyć szczegóły. Szybko sobie tutaj otworzymy. A popioły wojny są gdzie? Gdzieś tutaj? Do użytku na oręż do walki w zwarciu, z wyjątkiem małego oręża i biczów. Gravitas magiczny. Wojn, dobra, magiczny. Gravitas umiejętność abastowych władców o kamiennej skórze. Uderz bronią w ziemię i zdań przeciwników, wywołując nagły wzrost siły grawitacji, która ich przyciągnie. Okej, dobra. Okej.
Coś dla magów. Ciekawe. Osobiście nie będę tego używał, bo to już totalnie mi nie pasuje pod to, co chcę robić, ale no, zauważam tutaj wejście do jakiejś groty. Koń niestety nie będzie chciał tu wleźć, więc musimy pójść samemu. I tak, przy najbliższym miejscu łaski po prostu zakończymy to. Nie ma co aż tak tutaj... myśleć. No cóż. Tego, żebym się nie spodziewał. Pytanie had, naprawdę. Będziecie mi teraz przypominać takie podstawowe rzeczy. Dobra, mniejsza. To takim ciekawym, pozytywnym akcentem kończymy to wszystko. Niestety znowu 55 minut, jak widać nie potrafię krótszych. Ale dobra, w następnym odcinku pomyślę, co zrobimy. Ale zdecydowanie, cokolwiek to będzie, mam nadzieję, że sprawi mi taką samą przyjemność jak ten odcinek, mimo no upadków i delikatnych frustracji momentalnych. Ale dobra, naprawdę już tego starczy. Dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej, hej!